będziemy podróżować szlakiem brzeskich polichromii. Trasa to ponad 50 km, a odwiedzić można 20 zabytkowych kościołów. Trasę wspiera i promuje lokalna grupa działania Brzesko-Oławska Wieś Historyczna. Jesteśmy w Pogorzeli i ruszamy na szlak brzeskich polichromii i Wasz udział jako lokalnej grupy działania Brzesko-Oławska Wieś Historyczna jest naprawdę duży, bo dążycie do tego, żeby przyciągnąć turystów, ale też, żeby te zabytki odzyskały swój dawny blask. Tak, wspieramy finansowo od wielu, wielu lat, można powiedzieć, że od 10 i na ten cel przeznaczyliśmy w naszym budżecie lokalnej strategii kwotę około 3 milionów złotych. I te pieniądze bardzo fajnie nasi tutaj beneficjenci wykorzystali, dokonując renowacji dachów, elewacji. Jest piękniej? Turystów przybywa? Jest piękniej. Turystów przybywa i to jest najważniejsze, tym bardziej, że są to turyści tutaj bardzo zaangażowani w zwiedzanie tych zabytków. Jesteśmy we wnętrzach XIII-wiecznego kościoła w Pogorzeli z pięknie zachowaną polichromią, a nieprzypadkowo ta polichromia jest tak pięknie zachowana, bowiem przez pewien czas była zupełnie zakryta. Była zakryta, bowiem jak tutaj władali tą świątynią protestanci, to oni zatynkowali całą polichromię. Dopiero w latach 60. ubiegłego wieku została ta polichromia odkrywana i z pewnością przekonany jestem o tym, że to piękno i ten wyraz tejże polichromii jest dzięki temu taki szlachetny, że przez wiele wieków był zakryty. Piękno tej polichromii przedstawia i sceny biblijne, i sceny z życia Kościoła. Nadal jesteśmy w miejscowości Pogorzela. Przystanęliśmy, żeby chwilę odpocząć, bo można tu odpocząć. Za nami piękny staw. Całe to miejsce powstało z inicjatywy mieszkańców. Karasiowy Zakątek, tak to miejsce się nazywa. Jest to miejsce, które powstało dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Pogorzeli. Miejsce to spełnia funkcję dydaktyczną. Są tu ścieżki edukacyjne, odbywają się tu lekcje przyrodnicze dla szkół i przedszkoli biologii oraz przyrody, jak również miejsce jest to miejscem rekreacji i spotkań mieszkańców, jak i pełni też funkcję turystyczną. Są tu szlaki rowerowe, przyjeżdżają turyści z powiatu brzeskiego, jak i również z okolicznych miejscowości. Jesteśmy w Strzelnikach, w kościele świętego Antoniego i turyści, którzy przemierzają szlak średniowiecznych polichromii, tutaj w to miejsce przyjeżdżają szczególnie dla dwóch malowideł. Mamy je przed sobą. Gdyby mogła Pani coś więcej o nich opowiedzieć? Na ścianie wschodniej prezbiterium możemy zobaczyć orszak pokłonu trzech króli. Z prawej strony widzimy takie bogactwo, cały orszak króli, a znowu po lewej stronie, tak jakby kontrast do tego, ubóstwo, stajenka, pokłon króla nad dzieciątkiem Jezus. Przy stajence w głębi widać opiekuna świętego Józefa. Opuszczamy już Strzelniki, jedziemy teraz w kierunku Małujowic. Kolejny przystanek, Sanktuarium Świętego Jakuba. Jesteśmy w Małujowicach przy Sanktuarium Świętego Jakuba i tak się składa, że sanktuarium znajduje się zarówno na szlaku średniowiecznych polichromii, ale także na szlaku Świętego Jakuba, o czym świadczy ta charakterystyczna muszelka, którą widzimy nad wejściem do kościoła. Jesteśmy w Małujowicach w Sanktuarium Świętego Jakuba i to właściwie sztandarowy przykład średniowiecznych polichromii. Nie wiemy, gdzie patrzeć, bo tyle pięknych dzieł wokół nas. Tak się składa, że właśnie sanktuarium ma szansę zostać wpisane na listę pomników historii, więc tym bardziej ranga tego miejsca jest rzeczywiście ogromna. Mamy w tym kościele około 1000 metrów kwadratowych polichromii. Znajduje się tutaj 96 scen Starego i Nowego Testamentu.
takie przedstawienie Biblii w formie komiksu dawało, właśnie ujednolicało wyobrażenia zebranych ludzi, którzy w zasadzie potrafili patrzeć. Nie umieli pisać, nie umieli czytać, ale jak tu mieli okazję zobaczyć, to ich wyobrażenia były jednolite. Północna strona, a się południowa strona to Stary Testament, od stworzenia świata, od tych mgieł, stworzenia zwierząt, pierwszych rodziców, to wszystko po kolei przedstawione jest na tych, w tych 96 scenach. Ale już na południowej stronie mamy Nowy Testament, a więc zaślubiny świętego Józefa, Maria, ucieczka do Egiptu i kończy to wszystko na tym biczowaniu, ukrzyżowaniu, a więc to, można powiedzieć, cała Biblia na ścianach. Uwagę zwraca również sufit. On też jest wyjątkowy. Wyjątkowy choćby ze względu na to, że początkowo kościół ten posiadał sklepienie kolebkowe. Później w 1525 roku wyszła koncepcja, żeby po prostu wzmocnić belkowanie i wtedy położono poprzecznie belki, że trzeba było jakoś to zapełnić, w związku z czym wykonano tutaj strop z desek prosty, z 640 desek. I to prawda, że każda deska jest inna? I właśnie w tym rzecz, że każda jest inna przy zastosowaniu tak zwanego malarstwa patronowego, a więc szablon malowano, szablon odwracany i w ten sposób powstawały tu różne wzory, nie zawsze pasujące do świątyni. Jesteśmy w miejscowości Wierzbnik, w kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Ta świątynia dwukrotnie stanęła w płomieniach, stąd też jej ciekawa historia. Dokładnie tak. Pierwsze wzmianki dotyczące kościoła pojawiły się w XIV wieku. Jak już pani wspomniała, kościół pierwszy raz spłonął w 1766 roku. Kolejny pożar był w roku 1999. Co ciekawe, w trakcie remontu po pożarze odkryto pierwotne polichromie, które znajdują się w tutejszym kościele. Wierzbnik był ostatnim punktem na naszej dzisiejszej trasie szlakiem średniowiecznych polichromii, choć historia kościołów, które dzisiaj odwiedziliśmy, pokazuje, że wiele cennych malowideł być może nadal jest nieodkrytych.